Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Lost in Play. Moi drodzy, mieliśmy zdobyć kilka elementów, żeby zbudować latającego smoka. Niestety, wpadliśmy do głowy i trafiliśmy do jakiejś jaskini. Mamy jakieś malowidło na ścianie. Tak, dokładnie. To są te jaszczury, które były na zewnątrz. I ta różdżka magiczna, z której skorzystaliśmy i spadły te kryształy. Być może te symbole są tutaj kluczowe. Być może jeszcze będziemy musieli z tego w jakiś sposób skorzystać. Okej, mamy smoka i kolejne jakieś symbole. My się przed nim kłaniamy. O, ciekawe, ciekawe. Ciekawie się zapowiada ten epizod. Tutaj mamy jakąś skałkę ze strzałkami. I znowu symbole. Są jakieś dziwne rzeźby. O! Ja to założę na głowę. No i nie wiem, co się wydarzy. Jest głowa. Ale ona jest pod jakąś kapsułą. Ja chyba jej tak po prostu nie wyciągnę. No i zobaczcie, mamy 4 przyciski. Być może faktycznie będę musiał wybrać odpowiednie symbole. Strzałeczki. Dobra, wiecie co? Chyba będę musiał się cofnąć i przyjrzeć się tym symbolom bliżej. Głowa. Dobra, tutaj też mamy jakieś strzałeczki teoretycznie, ale czy o to tutaj chodzi? Też jest ta skałka interesująca z tymi strzałeczkami na lewo. Ale w jaki sposób miałbym to rozumować? Strzałeczka w górę, strzałeczka w prawo. Tak naprawdę 4 symbole tylko mogę wcisnąć. Okej, no dobra. Czyli może powiedzmy, że... strzałeczka w prawo, wiecie co, ja sobie to narysuję. Jestem ciekaw, czy o to tutaj chodzi. Czyli wychodzi na to, że w pierwszej kolejności powinna być strzałeczka w prawo. Następnie mamy strzałeczkę w górę. No chyba o to tutaj chodzi. A tutaj ciężko stwierdzić, którą strzałeczkę byśmy mieli wybrać. Być może ten kamień jest tutaj kluczowy, aczkolwiek... może być też strzałeczka w dół. No i na samym końcu też byśmy mieli strzałeczkę w dół. Okej, no dobra, spróbujmy. Nie wiem, czy o to tutaj chodzi, ale... czyli tak, strzałeczka w prawo. Strzałeczka w górę. I 2 w lewo. Nie, nie o to tutaj chodzi. Okej. Czyli to będzie jakaś grubsza rozkminka. Głowa smoka. Tu jest głowa smoka, narysowana. Tu są 4 symbole. Chyba, że te symbole w jakiś sposób się powtarzają? Ja muszę zliczyć ich ilość, ale no to byłoby bez sensu, bo tam nie mogę wybierać żadnych cyferek ani nic takiego. Tylko i wyłącznie kierunki. I ta skałka, 2 strzałeczki w lewo. Czekajcie. Tutaj mamy jakąś strzałkę. Strzałka w dół. Ale też jest w górę. Jest jakieś kółko po środku. Strzałka w dół. 2 strzałeczki w lewo.
dalszym ciągu nic mi to nie mówi. I nic się nie dzieje. W jaki sposób miałbym to rozumować? Tutaj jest narysowana głowa smoka, mamy strzałeczki. Głowa też smoka zamknięta jest pod tą kopułą. Głowa smoka, tu też mamy narysowane głową smoka. A, zobaczcie, ta głowa smoka jest skierowana w lewą stronę. Może tu chodzi o kierunki? Tutaj jest w prawą stronę, tu w lewą stronę. Tu jest skierowana w dół. A na pierwszym rysunku w ogóle nie ma głowy smoka, czyli może chodzi o X-a. X, dół, lewo, prawo. No nie wiem, spróbujemy. X, dół, prawo, lewo. Sorry. X, dół, prawo, lewo. Może o to tutaj chodzi, żeby wybrać kierunki, w którą stronę skierowana jest ta głowa. Czyli tak, na pierwszym zdjęciu nie ma w ogóle głowy smoka. Potem jest skierowana w dół. W prawo i w lewo. Albo w lewo i w prawo. O, właśnie. Może powinienem się ewakuować na zewnątrz? Tylko może być problem, bo przejście zostało zawalone kamieniami. Na szczęście mogę przejść dalej, na prawą stronę, ale jest tu mega ciemno. Wow. Okej. O kurde! Co my tutaj mamy za minigierkę znowu? Są jakieś lasery. A, rozumiem. Prawdopodobnie muszę tak te promienie odbijać, żeby dotarły do tego kółeczka. O! To może być trudniejsze niż myślałem. Z pierwszym panelem sobie poradziliśmy. A, to był tylko jeden panel. Myślałem, że będzie tego więcej, a jest więcej jednak. Dobra, kolejna rozkminka. Laser musimy doprowadzić do tego miejsca. To na pewno by musiało być tutaj, a to w jakiś sposób by musiało odbijać się w tym miejscu. Jak tego ludzika doprowadzić tutaj? Dobra, chyba mam pewien pomysł. To mi nic nie da. A gdybym zrobił to w ten sposób... To mi też nic nie da, żeby zatrzymać go tutaj. Kurczę no, podobają mi się te zagadki. Aha, tutaj mamy gwiazdki, czyli prawdopodobnie mamy 5 planż.
Ja jestem na planszy numer 2. Podobna łamigłówka do tej, która była z tym niedźwiedziem w jaskini. Żeby to znajdowało się tu. Ja bym musiał w jakiś sposób tym zatrzymać się tutaj. Okej. Mamy to. Fajne, naprawdę fajne. Ciekawe, pomysłowe przede wszystkim. No i mamy trzeci panel. Wow, tu już jest więcej elementów do przesuwania. Na pewno by musiało być tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje. To by mogło się odbijać tu i tu. Ten klocek by mógł być tutaj, a ten by mógł być tu w dół. No dobra. Dobra, zrobimy to tak i tak. Cyk, cyk i cyk. Tego przesuniemy w to miejsce. Cyk. Tego bym musiał przesunąć tutaj. Okej. Teraz ten ludek powinien być przesunięty tu. I się zastanawiam, w jaki sposób to zrobić. Dobra, mamy to. Albo i nie. Mamy. Nie, no poczekajcie. Grubsza rozkminka, bo teraz tego ludzika bym musiał przeprowadzić tutaj. I w ten sposób bym musiał zrobić dodatkowe manewry. Mógłbym go też przeprowadzić w to miejsce. Dobra, chyba wiem już, co musimy zrobić. Lubię takie zagadki, naprawdę lubię. No i mamy czwartą planszę, przedostatnią. Wow, a co robi żółty ludzik? Nie mam zielonego pojęcia. A, on prawdopodobnie zmienia promień na żółty. Dokładnie. Byłoby dobrze, gdyby to było tutaj. To mi w niczym nie pomaga. Przesunąć w to miejsce. Tylko teraz pytanie jak? Tak, żeby nie ruszać już tego, a ten, żeby znalazł się z powrotem na górze. No bo przesunąć go tutaj nie jest problem. Ale przesunąć tego tutaj, to już jest gorszy problem. Okej.
chyba to mamy. No i pozostała ostatnia platforma, piąta. A nie, już nie ma więcej. Wow. Schody prowadzące na górę. O kurde. Idziemy w stronę gwiazd. Wow. Ropucha. Król Ropuch. To wygląda jak jakiś przycisk, dokładnie. Udało mi się wydostać na zewnątrz. Ale to nie wygląda jak ta okolica, w której ja byłem prędzej. W lewo iść nie mogę. Mogę udać się jedynie w prawo. I ta muzyczka w tle, ten ambient, też jest troszeczkę przerażający. To wygląda jak początek gierki. Tylko że wcześniej graliśmy dziewczynką, a teraz gramy chłopczykiem. Produktoci kanoe, a uede masz? Kwak! O! Kwak! Zamieniłem się w kurę. Dobra, jakimś dziwnym cudem udało mi się wydostać na drugą stronę. Tutaj leży korona. Nie mogę jej zabrać, a nie mogę. W sumie ta wizja była dość niepokojąca, kiedy założyłem ją na głowę, zamieniłem się w kurę. Nie jestem pewien, czy powinienem ją w ogóle zabierać. No ale z drugiej strony, skoro była taka możliwość... Dobra, wydaje mi się, że mam wszystkie elementy, żeby zbudować latającą machinę, za pomocą której wydostaniemy się z tego miejsca. Mam maskę, mam rolki i mam koronę. No i też mam nadzieję, że siostrzyczka w końcu odkręciła te kółka od roweru. No bo one też będą tutaj istotne. Tu już nic zrobić nie mogę. Szczerze powiedziawszy, ta łamigłówka z tymi wyścigami mi się niezbyt podobała. Była skomplikowana, na podzielność uwagi. No i wróciliśmy. Dobra. Pana kucilejki. Kaciuchacie kulukun. Czyli tak. Na badzdunę. Okej. Drago! Drago! No chyba mamy wszystko już. Samina lagi lugi? Na badzone, dynamone, rago! Preci! Hel! Hela! Hele madoni mojny! Wow, ja też muszę sobie poskładać sam. Dobra, ja bym tą głowę chciał położyć gdzieś tutaj, poczekajcie. Tutaj mam schemat, jak to powinno wyglądać. Są rolki, kółko, skrzydła. Ha, mamy instrukcję obsługi jak w Ikei. Zbił maskę, tak? Cyk, cyk. Dobra, pierwszy element. O kurczę, wiecie co? Może ja sobie porobię tego screeny, bo... no, narysować tego by było ciężko,
A jeżeli mam co chwilę włączać instrukcję obsługi i patrzeć, które elementy po kolei muszę umieszczać, no to będzie to też czasochłonne. Czyli tak, do zbudowania maski potrzebujemy takich elementów. Okej. Za krótki to nie będzie działać. Mamy 11 elementów do wykonania. No dobra. Spróbujmy zatem. Czyli tak. Poczynając od kartki pierwszej, to mam ten schemat. Do tego schematu muszę dodać coś takiego 3 razy. I to muszę tutaj wbić u góry jakoś. Aha, żeby to wbić, potrzebuję 2 takie elementy. Tylko w którym miejscu? Bo tu wychodzi, że... Aha, poczekajcie. 3 elementy. 1, 2, 3. Nie mogą być za krótkie, muszą być te dłuższe. A, nie mogę tego włożyć. Jest śrubokręt, ale tu nie ma mowy o śrubokręcie. Czemu nie mogę tego tutaj umieścić? Tym zajmiemy się później. A tu jest pokazane, na tym schemacie. 1. To jest to. Tu jest pokazane, że muszę włożyć 3 takie klocki. Aha, to są te krótkie. Dlatego nie mogę tego włożyć. Trzy krótkie. Następnie 3 takie elementy, ok. I 2 długie. Świetnie, to mamy. Kolejna kartka. Potrzebuję 4 śrubki. Te 4 śrubki muszę wkręcić tutaj. A, wykręcić. Wow, wow. Czyli tak, plus czerwone. Czerwone musi iść do tego symbolu. Okej. Kółko musi iść do symbolu takiego. I minus musi iść do symbolu w górę. Nie, nie, no to jeszcze nie jest skończone. To musi iść do tego. Mamy elektryczność. 7. Z powrotem wkręcić 4 śrubki. Okej. 9 polega na tym, żebyśmy to połączyli z tym. I to musi iść tutaj. Dobra, kiedy mamy to już połączone, pozostaje nam ostatnia rzecz. Potrzebuję 2 długie elementy. Pyk i pyk. I połączyć z głową. Koli, Karo, co robi? Parojcyn! Krutikala! Dera bode! Dera kocia! A ten pies dalej goni kota. O! Ja mogę tu sterować za pomocą wow, wow, wow. Mamy kolejną minigierkę. Prawdopodobnie muszę omijać te przeszkody. U góry jest jakiś motylek.
Może muszę do niego polecieć. A, ja chyba muszę je zbierać. Być może jest to jakieś paliwo albo coś w tym stylu. Korowa spadła mi z głowy. Lulejzen katula pele tele tele. Hardon gambona gene kuci lejki lulejzen. Żeby dostać się do Żabiego Królestwa, potrzebuję mieć koronę. Wow, 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 wow. Nie wiem, czy to specjalnie się stało, że w to wleciałem, czy nie, ale mamy kolejne motylki do zbierania. Znowu taki stwór dziwny. Ni to ptak, ni to... W sumie nie wiem co. A to co to? Jakieś krety? Wow, 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 dobra. Ja chyba to będę pomijał. Ale bym musiał zdobyć te dwa motylki. Fajna muzyczka w tle, klimatyczna. Okej. Wow. Ale zobaczcie, księżyc jest coraz mniej widoczny. No i szczerze powiedziawszy, na co była im ta kłótnia? Znów ten sam goblin, prawdopodobnie, który wtedy spadł na spadochronie. My mu pomogliśmy, a teraz on ukradł naszą koronę. Nie wiem, gdzie się znajdujemy, ale to miejsce wygląda przyjaźnie. Orangi na baluna. Kaczopula kęsen, men. To wygląda jak kacze królestwo. Wow. Strażnik kaczor. Kłek. No dość przerażające miejsce. Ale prawdopodobnie to tutaj znajduje się nasza siostrzyczka i będziemy musieli ją uwolnić. Dokładnie. Abaluna Kajdżunik. Kuriku Marita Flori. Arita Tutin Zapula Tilkatinak. Pariczoni Zakapulów. Fujcie kaja pediaciu w naszych kaczuch. Ale pieczuli patika. Pachapa! 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 Pachapa!
Oi, ce pe la pe ciubialic? Quack, quack. Dacă ce pe la pe la 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 la. Colele la pocas! Bonilla, curricu! Brutifut! La la gaba flu! Para fiuchi para pluru! Para ella gafó, para porilla para fó! Y para froti, para la roti, caputi! Arrupista, papi! Flulululalalalalalala, frugdita! Pero que yo pichi curricu, rica purita flori! Okej, okay, mamy plan działania, ale żeby go zrealizować, potrzebuję kilka elementów w ekwipunku. Czy coś takowego tutaj znajdę? Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Nie, nie chciałem z powrotem przez to zaglądać. Aruti budy ludzi! Tu jest kurczak. Kurczak, który ucieka. Bituri, paciulak. Kaczowa, kaczawa, kaczowa, kaczawa. Kaczowa, kaczawa, idź na pery. Mamy coś w rodzaju prawdopodobnie monety. Tego nie mogę wyjąć. O. Może coś temu małemu będę mógł przekazać. Jednak nie. O. Dobra, obstawiam, że to jest dobre, co musimy tutaj zrobić, ale żeby ten mały nie płakał, będziemy potrzebowali, nie wiem, być może jakiegoś lizanka. Tutaj jest zejście do wieży. Ten most jest zerwany, tędy nie wyjdziemy. Marica curricu fluri. Tutaj też nie przejdziemy. Jeszcze na tą chwilę nie zauważyłem tych elementów, które będziemy potrzebowali do zrealizowania tego planu. Jest toj toj. Pewnie będziemy musieli pozbyć się tych gołębi. Czyli mamy plan. Taki kapelusz je odstrasza, tak? Kapelusz maga. Aha. No z tego co widziałem, to możemy zdobyć tylko i wyłącznie takie elementy. Czyli taką czachę i koszulkę z X-em. No ale żeby to zrobić, będziemy musieli odwrócić uwagę tego małego. Marice Luka. Szalojcy kana. Jak pozbędę się ptaków, to otrzymam ten wózeczek. Dobra, jakiś baran. Będę mógł wejść na drzewo do góry. Prawdopodobnie po kwiatka. Pogadajmy z tą niewiastą. Dwa razy. No a tutaj mamy trzy barany. Potrzebuję kurka i tu jest jakaś nalewka, aczkolwiek po tych symbolach na górze to wygląda jak piwo. Trafiły do mojego ekwipunku. Hej,
Będę się badał. Mam jedną monetę i obstawiam, że będzie tutaj kolejna jakaś gra hazardowa. Kura zwiała na górę. Potrzebuję 10 monet, niestety mam tylko jedną. To wygląda jak butelka denaturatu. No musiałbym w jakiś sposób ją zwabić na drugą stronę, zdobyć jakiś smakołyk. Ale dobra, przebadałem sobie całe te wszystkie lokacje i na tą chwilę nie mam pojęcia, co mógłbym zrobić. Chociaż nie próbowałem jeszcze wejść na to drzewo. Aha, nie wejdę, bo przeszkadzają mi ptaki. Tutaj być może zdobędę jakiś smakołyk. Mam nutki. A skoro mam nutki, to mogę te nutki przekazać temu gościowi. Agrojnik! Czy teraz ta panienka będzie szczęśliwa, że sprowadziliśmy jej owieczkę? Aha, ona mówiła, że musimy sprowadzić dwie owieczki. Czy tam dwa baranki? Tak, jeszcze w jakiś sposób musielibyśmy sprowadzić tamtą, która jest na tej kolejnej wysepce. Na górę nie dosięgnę. No nic. Słuchajcie, moi drodzy, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. A do tej lokacji, do tych zagadek powrócimy w kolejnym. Być może jutro, ale tak jak was informowałem, będę dłużej w pracy. Nie mam zielonego pojęcia, jak będę bardzo zmęczony. Jeżeli będę się czuł na siłach, nagram dla was odcinek na piątek. A jeżeli nie, no to niestety pojawi się dopiero w poniedziałek. A tymczasem, dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Hej!